medal uzdałem, ojcu. Reszta informacji to ojciec. W tej chwili zadałem taki, ale to się zabudę. To wreszcie, to sam medal. I to wielko się to. Lecie urodziny. Proszę? Lecie urodziny. W sobotę jadę do w niedzielę w Niewłodzie u księdza Lecka. O 15 lipca wybiegnę z panem. Trochę na mnie się nie nie? Nie? To nie. Tylko że na tym meczu, na tym stole, na którym jest transmisja, mamy transmisję z meczu finałowego o pierwsze miejsce. I tutaj spotkały się drużyny Polski, tak jak planowaliśmy w ostatnim roku. I prezydent tam meczy, oczywiście prezydent, a Polska to wszystko to samo, ale nic nie mogli jeszcze prezydentowi. I Polsce, tak, tu może być remis, ale ten moment, i wygadnie, wszystko jest możliwe. Już zaraz wszystko. Jeszcze zostało nam chyba z minutę do ukończenia, a na mecz na stole numer A. Mecz minuta i 5-0. A tutaj spotkamy się wraz z Czechami. 50 sekund na tę stronę, 50 sekund na tę stronę. Pierwszego niezamożnego meczu mistrzostwa Europy w piłkach tak. Prezydent KAK 2012 za 4 lata spotkamy się ponownie. Panowie już będą na studiach, niektórzy już na 4 lata. Koniec meczu, koniec tu, koniec tu. Proszę Państwa, teraz pytanie. Już minuta do tej części spotkania na rynku. Jeszcze tylko 3,5 minuty do końca meczu. I tutaj dołóż jest niezły. Z tej strony widzimy 2 kafle, 3 tysiące, 4. 10 tysięcy. Proszę Państwa, tu rzuty nożne. Tutaj niesamowite rzeczy. Zresztowie mają tyle pracy. A tutaj Polska z prezydentem, Polska z prezydentem 10-5 dla Polski, dobrze, już nie jest. Będziemy pracę sejdą z dzisiejszej. Ale proszę Państwa, emocje coraz większe, to jest wynik 10-7. Czas? A wynik? 11-1. Nie jest źle, 11-1. Tutaj chyba zawodnicy byli bardzo osłabieni. Musieli coś niestrawnego wybić.
Do końca rozgrywek została minuta, jedna sekunda i za chwileczkę ostatnie strzały, ostatnie obrony. Finał, prezydent Hap dobiega końca, ostatnie 50 sekund po zakończeniu naszych spotkań. Umarła podobnie czas w płynie. Jaka to sytuacja? 15-4 do końca. 30 sekund do końca. A na tym stole, proszę Państwa, gdzie odbywa się finał, mamy wynik 12-9. Proszę Państwa, bardzo nerwowa atmosfera. Wszystko jeszcze jest możliwe. Proszę Państwa, zapraszam na niesamowite wydarzenia na boisku. Tutaj widzę jeszcze. Koniec, proszę Państwa, więc mamy już tutaj finalistów i srebrny medal. A tutaj Adam jest pięknie wygrany mecz. Proszę powiedzieć, jakimi punktami mam 15-5 dla Francji, a tutaj Arek? 13-9. Zapraszam zatem w takim razie tych wszystkich, którzy wyczerpali, a Panie o wpisanie do protokołu zaraz podpiszemy, jakie są wyniki. Ja mam prośbę jeszcze, żeby ktoś zrobił zdjęcia, jak będziemy wręczać nagrody. W takim razie zacznijmy od nagrody numer 3. Zapraszamy załogę, która jeszcze chwilę wypisują, jeszcze będzie się działo. I tutaj biuro prasowe naszego turnieju piłkarzego w Prezydent Cup 2012 pisze niesamowite rzeczy, które ręce się trzęsą. Brawo dla wszystkich uczestników. Nie damy się. Czwarte miejsce. Ktoś nagrywał to, co śpiewałem, proszę, tutaj jest normalnie. Megafon razem z nagrywaniem. I od razu wszystko jest możliwe. Tu w miejscu. Czwarte miejsce. Kochani, oczywiście nie ma nagrody dla uczestników czwartego miejsca, ale bardzo ich proszę do siebie. I Marka tutaj, Turka. Marku, chodź kochany, bo jesteś głównym organizatorem tego meczu. Poproszę również wszystkich sędziów do siebie. Krzysiu, tak? Troszkę bliżej, żeby było standard. Dobra. Kochani, zapraszamy zawodników, proszę. Młodzieży, odwróćcie się do nas teraz, bo będą się rzeczy dzieje bardzo fajne. Poproszę tutaj. Poproszę teraz o przystąpienie do nas pana Przemysława Kocha i Szymona Cichutę. Szymon Cichuta, zajęcie czwartego miejsca. Oni reprezentowali Francję. Gratuluję. Czechy, które nas wyeliminowali, bardzo gratulujemy za 4 lata. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. A teraz miejsce trzecie. Miejsce trzecie to ten stół. Jeden jest tutaj, drugi zaraz dostaniecie. I poproszę pana Konrada Ramendę i Tomasza Kurę. Proszę bardzo, jedna jest już złożona, a drugą, proszę, która to jest, a drugi sobie złoży w domu, a przede wszystkim tutaj za zajęcia trzeciego miejsca. Gratulacje. Gratuluję ci raz jeszcze, wszystkiego dobrego. Szacun. Czy zrobiliście zdjęcia? My już weźmie na parę, proszę jeszcze sekundę. Musicie tutaj podpisać protokół. Jeszcze poproszę o zrobienie zdjęć. Proszę bardzo. Panowie, jeszcze jakbym was prosić z tymi nagrodami, żebyście tu do nas podeszli. Dobrze, jak zrobić? Dobra, zatem zapraszamy na
zawodników, którzy zajęli drugie miejsce. I drugie miejsce zajął Michał Bajor i Bartosz Bieniek. Gratulujemy. I oni reprezentowali prezydenta trójkę. Słuchajcie, dla was stół jest, ok? A, chcesz jeszcze dać nagrodę? Gratuluję, dostaliście. Proszę bardzo, i teraz nagroda numer 2. Wręczamy razem. Jedna jest złożona, proszę bardzo, z kluczami, a druga chyba tam, tak? A puste jest puste pudełko do drugiej. Ale żebyście nie musieli jeździć z tym stołem z jednego domu do drugiego, każdy z was może pochodzić. Z wielkim szacunkiem dla was, dziękuję pięknie. I teraz obecnie zapraszamy pierwszego miejsca. No i teraz oczywiście będzie Mateusz Kopczyński i... Karol Zawada. Mateusz. Ja czułem, że coś będzie, wybrałeś się z trójką kombinacji. Wszystkiego dobrego. Oczywiście nagrody, medale. Słuchajcie, dostajecie medal, medal prezydenta, ale to jest medal Muzeum Monet i Medali. Macie tutaj za pierwsze miejsce w turnieju piłka żytów Prezydent Cup. 18 czerwiec 2012. To jest wasz stół i to, słuchajcie panowie, to jest wasz stół. Jeden jest złożony, to jest do jednego zawodnika do domu, a drugi macie tutaj w tym pudełku pełny, tak, wielkim szacunem. Dzięki panowie. I teraz słuchajcie, możecie dać ten stół, który jest stołem półprofesjonalnym, do jednej z parafii. Parafia Świętego Krzyża Ksiądz Andrzej Sobota, parafia Świętego Michała Anioła w Blachowni, Tomasz Turczyn, parafia Świętego Marcina w Siemkowicach, ksiądz Marek Woźniak, KS Raków, Gimnazjum nr 22, parafia Najświętszej Marii Panny, ksiądz Mariusz, parafia Świętego Melchiora Grodzieckiego w Częstochowie, ksiądz Marek Olejniczak lub parafia Świętego Maksymiliana Marii Kolbenek. Do tej ostatniej, tak? Tak? Zgodnie? Proszę państwa, prawo dla zawodników dali parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbenek. Bardzo wam dziękuję za wybór szacunek. Słuchajcie, to jest dla parafii. Chodźcie teraz wszyscy tutaj z tymi swoimi stołami. Marek, pójdź tam tej strony. Weźmy tam troszeczkę, cofniemy, żeby było ładniej i przyjemniej. I chodźcie ci wszyscy na godzenie. Trzecie, czwarte miejsce. Panowie, chodźcie. Oczywiście muszę tutaj zawodników zapytać, czy im się podobało. Tak jest. Chodźcie tu, młodzieży, chodźcie tutaj, panowie, z tymi waszymi zdobyczami. Chodźcie tutaj do nas. A podobał się do niej? Tak. Zmęczony? A słuchajcie, co będzie dalej z mistrzostwami? Kto zdobędzie mistrzostwo Europy, jak sądzicie? Polska. A ja jestem za Portugalią. Hiszpania. I tyle, bo ani z boku, a tu jednak, poczynamy są losy, wszystko jest możliwe. Kochani, zapraszam teraz wszystką, całą młodzież, która uczestniczyła w dzisiejszym spotkaniu. Wejdźcie na scenę za nami, zrobimy sobie wspólne zdjęcie pamiątkowe. Wejdźcie na scenę, stańcie. Żebyście byli wszyscy dobrze widzieli, widziani. Dziękuję wszystkim pięknie za przybycie, za to, że wytrzymaliście z nami 4 godziny prawie. Bardzo przede wszystkim jeszcze raz pragnę podziękować załodze prezydenta i muzeum za sprawne przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Do miłego zobaczenia za 4 lata. Podobało się, dziewczyny? Dzień dobry. No to piąteczka. Piąteczka. Szacun wielki dla wszystkich. Brawo! Ole, 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 ole. No, o, myślałem, że mi podsumujecie. Ole, 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 ole. Nie damy się, nie damy się. Już za 4 lata, już za 4 lata.
Nie damy się. Dzięki i wszystkiego dobrego. Słuchajcie, miałem nadzieję, że zdążymy jeszcze z wami pójść na Muzeum Monet, ale niestety nie damy tym razem.